Witam serdecznie w Rozmowach o Kulturze. Moim gościem dzisiaj jest Tomek Niedziałek. Dzięki Tomek, że przyjąłeś zaproszenie. Dziękuję również, witam Ciebie Marku, witam Państwa serdecznie. Tomek, jak to się zaczęło? Już tak powiem, bez żadnej gry wstępnej. Jak to się zaczęło, że znalazłeś się w Ocku? Gdzie się zaczyna Twoja kariera i Twój kontakt z kulturą? Kultura była szeroko rozumiana, bo jest to muzyka, fotografia. Ogólnie z muzyką debiut miał miejsce w 2005 roku. Na uroczystości rodzinnej wujek postawił mi na kolanach akordeon. No i tak się to wszystko zaczęło, gdzie później po 3 tygodniach ja wierciłem dziurę w brzuchu mamie, żeby mi kupiła akordeon, bo będę się uczył grać. Byłem po prostu zafascynowany. Pojechaliśmy, kupiliśmy taką 32, malutki akordeon, mówię, dziecko 5 lat. Mieliśmy tutaj pod ręką, że się tak wyrażę, naszego sąsiada, pana Stasia Pożogę. Rodzice poprosili mnie, aby to uczyć. Początkowo maleńki akordeon ich miał tam na 12 basów, potem podrawca, to większy mu kupili. Nasze rodziny się przyjaźniły, przyjaźnią do tej pory. No i on co piątek przychodził do mnie, pisał tam najpierw gamy różne, potem jakieś proste piosenki, Kurki 3 czy w murowanej piwnicy, no żeby to nie było zbyt takie ambitne. Skoro się u niego uczyłeś, to tak, siłą rzeczy tak cię zaangażował później. To ciało słodko pręży się przegina. Dołączył do nas i ambicja jego. Zawdzięczam no całą w sumie karierę swoją muzyczną. No nie ty jeden, bo doskonale wiesz, ja również. Wykształcił przecież wiele, wiele ludzi. Powinien dostać Oscara muzycznego. Poświęcimy mu na pewno jeden duży odcinek. Mam zalecone odsyłam. Najmniej kilometr drogi sobie przespacerować dziennie. Gdzieś w 5., 6. klasie podstawówki miałem taki kryzys, bo jakoś nie widziałem sensu tego. No, tak zawsze mówiłem, że uczę się grać dla siebie. Wiesz, że to nie jest prawda. Ja wiem, bo zawsze się wyciągnie akordeon przy ognisku. Wtedy, wiesz, towarzystwo... Zaraz ci powiem, moja Olka jak poszła do szkoły muzycznej 2. stopnia w Krakowie, ja rozmawiałem z takim profesorem, który miał ją uczyć i on mi właśnie zadał pytanie. Po co wszyscy muzycy się uczą? Po to, żeby to pokazać. Właśnie. Tak dla siebie jest. Też, dla własnej satysfakcji, ale dla ludzi, żeby im sprawić przyjemność i sobie. Zostawmy akordeon. Jak się znalazłeś w Domu Kultury i kiedy? I za czyją przyczyną? Chyba pierwszy raz stanąłem na scenie na konkursach recytatorskich imienia Jana Brzechwy. Potem powróciłem też w takiej roli aktorskiej, trochę można powiedzieć, za sprawą pani Jolanty Suswą, mojej wychowawczyni, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. No i ona jakby tutaj zaangażowała mnie, jak i całą naszą klasę, cały rocznik, żebyśmy stworzyli przedstawienie Jasełka. Zagrałem chyba bodajże 2 kolędy na akordeonie, więc tutaj to się tak wszystko przed lata mówi, aktorstwo z muzyką i wszystko takie miszmasz. Po tych Jasełkach wystawiliśmy Małego Księcia. Ja tam grałem rolę króla. No i tak to się wszystko kręciło wokół tej sceny w Domu Kultury. Bardzo mile do tej pory wspominam te wszystkie przeżycia, chociaż było to wiele stresu, wiele tremy. A czy to przełożyło się później na twoje dalsze życie? Wychodzisz na scenę, oczywiście, na scenę. Publicznie trzeba wystąpić, trzeba znowu pokonać stres, mieć elegancką minę, elegancko wyglądać, czuć się pewnie, ale takie szlify się zdobywa właśnie na takich małych przedstawieniach, na małych konkursach Jana Brzechwy i tak dalej. Sporo tutaj jest społeczności.
właśnie działałeś na terenie Łomocka. Myślę, że śmiało można by cię nazwać już samorządowcem. Choćby z tego względu, że na pewno samorząd szkolny i na pewno młodzieżowa rada, prawda? Tak. Obecny burmistrz Jarek Samela. Bardzo dawno, ty byłeś młodym człowiekiem, ale takim ekstrawaganckim pamiętam zawsze garnitur, czy przynajmniej marynareczka, krawacik. I pamiętam, jak burmistrz się wyrazi, ty byłeś taki chłopak, może miałeś ze 12 lat. Mówi, o to będzie mój następca. On się asekurował, że w sensie, że bardzo długo trzeba będzie na niego czekać. Ale kto wie. Kto wie. Dobra, to teraz opowiedz trochę o tej działalności społecznej, samorządowej. No do tej pory pan burmistrz śmieje się, że właśnie widzi mnie jako następcę. Więc to zostało, to już powiedział fajny, chyba właśnie w wieku nawet, powiem ci, 6-7 lat, jakbym jeszcze mniejszy, więc... Polityka jest, choćby ta lokalna, samorządowa, tak, jest w sferze twoich zainteresowań, rozumiem? Jest, interesuje się, no bo... No tu żyjesz, no. Bo tu żyję, no ciebie właśnie. To dotyczy. No. Zawsze mnie taka kręciła ta działalność dla mieszkańców, dla swoich rówieśników, żeby coś zrobić, bo no, ja uważam się za patriotę, uważam się tutaj za takiego człowieka, który no, myślę, że zostanie tutaj już, nie wyemigruje nigdzie do Warszawy. Czy bardzo do, fajna deklaracja. Chciałbym zostać tutaj w Wąchocku, zobaczymy, czy z tym samorządem terytorialnym dalej będziemy współpracowali, no ale nie wykluczam tego. Może pana burmistrza jakieś takie przesłanki będą, znajdą prorocze, prawda? Dokładnie. Zobaczymy. Zacząłem w młodzieżowej radzie chyba w 2014 albo 2015 roku. Były zorganizowane wybory w gimnazjum w Parszowie i w gimnazjum w Wąchocku. Jeszcze wówczas istniało gimnazjum. Prowadziłeś kampanię? Tak, prowadziłem kampanię. Super, dokładnie robiłem nawet... Jeszcze można gdzieś tam znaleźć na stronach. Jasne, dlatego będziesz wiedział, jak zrobić taką prawdziwą. To samorząd uczniowski, potem młodzieżowa rada. Aktualnie teraz nie jest aktywna, nie ma młodzieżowej rady. Poszedłem do liceum, do Starachowic, do 50-tysięcznego miasta, gdzie w pierwszym liceum uczyło się 500 osób wtedy. Ja w pierwszej klasie, po 2 miesiącach, bo wybory się jakoś odbyły bodajże na końcu października, zostałem przewodniczącym samorządu uczniowskiego w pierwszej klasie. To była taka motywacja do działania. Co konkretnie robisz teraz? Teraz studiuję zarządzanie w Warszawie na Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Jestem po 3. semestrze, dałem ostatni egzamin, więc teraz mam wakacje, ale aktualnie zostałem rachmistrzem spisowym, zatrudnionym przez Urząd Statystyczny w Kielcach. Teraz pracuję przy Narodowym Spisie Powszechnym. Zdobywanie nowych doświadczeń, tak jak czy to kapela Szmelcpaka, czy to samorząd uczniowski, czy to Młodzieżowa Rada, czy teraz Narodowy Spis Powszechny, czy może w przyszłości kiedyś właśnie Urząd Miasta. Jasne, to jest po prostu coś fenomenalnego, bo człowiek... widzi to po prostu, jak to funkcjonuje. Dobrze, Tomku. Myślę, że lądujemy powoli. Bardzo, bo widzowie są wymagający. Nie dadzą nam tu pół godziny rozmawiać. No pewnie, że tak. Jak nas... mogli rozmawiać tak, i rozmawiać. No. Jak zechcą nas przez 10 minut posłuchać, to już będziemy, drodzy Państwo, bardzo wdzięczni. Bardzo prosimy Państwa, jeśli Wam się podobało, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie, no po prostu, żeby zwiększać nasze zasięgi. Naszym gościem dzisiaj był Tomek Niedziałek. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu. Kłaniam się.